kapitalny skok, no brawo! Andras Tierden, 137 metrów w pierwszej serii, a teraz tak samo 137 metrów. Będzie miał dodanych tylko 90 punktów i wyprzedza Stefana Krafta. 7 razy w karierze na podium zawodów Pucharu Świata i dzisiaj w ostatnim konkursie po raz 8 staje w karierze i co najmniej na drugim stopniu podium, a więc jedno zwycięstwo, to o którym wspominaliśmy, Andreasa Stierdena, Tolpitz, Bad Mittendorf i teraz także będzie na podium. Patrzył Stefan Kraft wspólnie z innymi zawodnikami. No będą wielkie podziękowania dla Andreasa Stierdena za tą wspaniałą karierę, jakiej byliśmy świadkami. No tak, bo jeżeli raz się tylko w karierze wygrywa, a w swoim pożegnalnym konkursie jest się co najmniej na drugim miejscu, zaraz to się wszystko wyjaśni, to chyba jest jakaś sprawa do zauważenia. Teraz tylko Ryoyu Kobayashi może wszystko zmienić. Proszę zobaczyć na ten szpaler nart utworzonych przez kolegów, przed rywali, którzy teraz żegnają Andreasa Stiernena, 30-letniego skoczka, a za chwilę Ryoyu Kobayashi. Czy po swoje 12 zwycięstwo, czy po awans w Row R prowadził 1,5 punktu przed Stiernenem, skoczył jedyny ponad 140 metrów w pierwszej kolejce. Ryoyu w powietrzu, będzie bardzo daleki skok. Świetny skok, Ryoyu to przypieczętował. Potrafi to robić pięknie, wykorzystywać warunki, atmosferę i koniunkturę i skacze jeszcze dalej niż w pierwszej serii. 141,5 metra, o ile pokonał Krafta. Za chwilę to sobie wszystko obliczymy, bo tracił do niego 18 punktów. On go oczywiście jeszcze nie wyprzedzi, ale bardzo zbliży się do niego, do Johanssona, a w końcu jeszcze 5 skoków do końca całego R, a więc jest czwartym Japończykiem, który tutaj w Trondheim wygrywa po Haradzie, po oczywiście Kasaim najpierw, no i po Daiki, i to dziś po raz 12 w tym sezonie zwycięża Ryoyu Kobayashi. A więc dzisiejszy konkurs ma dwóch bohaterów. Pierwszym z nich to Andreas Stiernen, który w tak fantastyczny, znakomity sposób kończy swoją karierę. Ryoyu Kobayashi to bohater numer 2 o 17,9.